Dzień dobry, tutaj Remigiusz Kapica, nowy reporter AZS TV. Ze mną jest Jakub Czerwiński. Kuba, za tobą twój pierwszy wyjazd na mecz. Powiedz mi, jak się czujesz? No, samo poczucie jest bardzo dobre, tak? Przyjechaliśmy dzisiaj około godziny 13. Jesteśmy po pierwszym treningu. Bardzo dobra jednostka. Jak przewidujesz jutrzejszy przebieg spotkania? Jaki wynik? Czy będzie on korzystny dla nas, czy też nie? Czy korzystny dla nas, to na pewno. Myślę, że nie zakończymy tego w trzech setach, ale zwyciężymy jutro i wyjedziemy zwycięsko. Czyli mówisz, że będzie walka i będziemy mogli jechać do Będzina z podniesionymi głowami? Tak, jak najbardziej. Ze mną już mój drugi rozmówca, Mateusz Poręba, środkowy. Mateuszu, jak dzisiaj się czujesz? Jak po podróży? Czy wszystko dobrze zdrowotnie? Czuję się bardzo dobrze. Podróż mi bardzo szybko przeleciała. Przespałem całą podróż, więc jestem zregenerowany, przygotowany. Na hali się czuję bardzo dobrze. Cieszę się, że mogłem wrócić do starych wspomnień z reprezentacji, gdzie tutaj mogliśmy trenować. I myślę, że jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania.